bardzo serdecznie na pierwszej w sezonie 2017-2018 konferencji prasowej Klubu Koszykarskiego Polonia 1912 w Lesznie. Na wstępie pragnę podziękować bardzo serdecznie pani dyrektor Galerii Leśnej Katarzynie Kowalskiej za udostępnienie tego miejsca. Witam serdecznie uczestników naszej konferencji. Od mojej lewej strony trener pierwszego zespołu pan Łukasz Grudniewski, prezes klubu pan Jacek Kaszuba oraz nasz nowy zawodnik, którego dzisiaj właśnie chcieliśmy Państwu przedstawić, Kamil Hans. Witam także wśród nas naczelnika Wydziału Sportu, pana Tomasza Szymańskiego. Witam leszczyńskie media oraz wszystkich kibiców, którzy przybyli tutaj dzisiaj, ażeby troszeczkę dowiedzieć się, co w nowym sezonie. Szanowni Państwo, jak będzie wyglądać nasza dzisiejsza konferencja? Ja pozwolę sobie tytułem wstępu troszeczkę zagaić o tym, co dzieje się w klubie, co dzieje się w Polskim Związku Koszykówki i w ogóle w pierwszej lidze. Następnie tutaj nasi goście, trener, prezes oraz Kamil troszeczkę od siebie. Z najnowszych informacji, szanowni Państwo, w pierwszym terminie nasz klub przeszedł wszystkie wymogi licencyjne, także otrzymaliśmy licencję na grę w pierwszej lidze mężczyzn bez jakichkolwiek problemów. Prawdopodobnie nie będzie to 18, tylko 17 zespołów od nowego sezonu. Związane jest to z tym, że dziką kartę wykupiła tylko Notec i Wrocław. I 30 lipca poznamy ostateczny skład pierwszej ligi, a do 15 sierpnia będziemy znać termin nasz rozgrywek. Udało nam się zatrzymać na sezon 2017-2018 pięciu zawodników, którzy występowali w pierwszym sezonie Polonii Leśno w pierwszej lidze. Są to Radosław Trubacz, Stamper Psany, Szymon Milczyński, Maciej Rostalski oraz Nikodem Syriatowicz. Przedstawiliśmy Państwu także Adama Kaczmarzyka oraz Przemysła Bawronę. Do tego dołączy dwóch zdolnych juniorów, Adam Krajewski, wychowanek Polonii Leśno oraz Kacper Kurtowiak i obecny tutaj na konferencji Kamil Hans. O kilka słów o tym, co dzieje się w klubie na bieżąco, poproszę teraz pana prezesa Jacka Kaszubę. Witam serdecznie wszystkie media, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie oraz kibiców. Chciałbym też mediom podziękować za ubiegły rok współpracy, bo promowaliście nasz zespół, nasz klub i bardzo serdecznie wam dziękuję. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to chcieliśmy zaprezentować naszego nowego zawodnika, nasz olbrzymi sukces. To jest Kamil Hanas, zawodnik z doświadczeniem CV ekstraklasowym. Zawodnik grał tylko i wyłącznie w ekstraklasie, także to mówi dużo za siebie. Chciałbym go serdecznie przywitać w Lesznie i życzyć mu, aby tak jak nasz klub rozwijał skrzydła, żeby rozwinął swoje skrzydła w Lesznie. Widzimy tu olbrzymi potencjał i w Kamila widzimy takiego zawodnika, którego nam brakowało w zeszłym sezonie, czyli doświadczonego, który w ważnych momentach nam nas wesprze naszych chłopaków, który miał już doświadczenie na arenach nawet międzynarodowych, na takich trudnych meczach. Także to, co nam brakowało w zeszłym sezonie, liczymy, że Kamil nam to da w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, trochę o planach, celach i sposobie budowania zespołu, gdybyśmy mogli prosić. Witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że Was widzę po przerwie letniej. Doskonale wiecie, że przerwa letnia jest nie dla wszystkich. My tutaj z prezesem i z całym klubem bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ten okres wakacyjny, bo zależało nam na tym, żeby nasz klub się jak najbardziej rozwijał. Przez to chcieliśmy stworzyć jak najwyższy budżet na nasz drugi sezon w pierwszej lidze, jak również naprawdę zmontować bardzo dobry zespół, też lepszy niż był w zeszłym sezonie i dwa lata temu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego okresu wakacyjnego, bo udało nam się naprawdę zakontraktować bardzo dobrych zawodników. Adama Kaczmarzyka, który grał w tamtym roku w Ostrowie, Przemka Wronę z AZS-u Koszalin, 100 zawodników z Ekstraklasy, utrzymać trzon zespołu. Też chcemy stawiać na młodych chłopaków tutaj z rejonu, którzy będą bili się o miejsce w składzie i będą uczyli się od doświadczonych zawodników. No a bardzo zabiegaliśmy i tego nie ukrywam od kilku miesięcy nad naszym tak naprawdę najbardziej doświadczonym już teraz zawodnikiem, nad Kamilem Hanasem, bo szukaliśmy zawodnika, który będzie, tak jak prezes wcześniej powiedział, wspierał doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami ten nasz młody zespół, ten nasz cały projekt, będzie twarzą tego naszego projektu koszykarskiego. No i dzisiaj jest naprawdę olbrzymi sukces miasta Leszna, całej leszczyńskiej koszykówki, że taki zawodnik z takim CV, o takim doświadczeniu do nas dołącza. To pokazuje, w jak dobrym kierunku idziemy, jak dobrze rozwija się nasz klub.
My chcemy powolutku, krok po kroku rozwijać ten basket w Lesznie i myślę, że są ku temu naprawdę bardzo duże przesłanki. Oprócz tego, że Kamil przyszedł tutaj do nas, to też chcemy, nie ukrywam tego, ja jako trener troszkę pomóc Kamilowi się odbudować, bo w ostatnich sezonach, mimo że był w Ekstraklasie, to grał troszkę mniej, pełnił rolę nie lidera, ale bardziej zadaniowca. Natomiast ja go znam od bardzo, bardzo wielu lat i wiem, że to będzie naprawdę hit transferowy w pierwszej lice i Kamil pokaże jeszcze jednej osobie, że warto na niego stawiać i że naprawdę jest topowym polskim graczem. Dziękuję bardzo panie trenerze. Kamil, przedstawiać na pewno cię tutaj nie trzeba, bo świat koszykarski cię zna, ale pierwsza liga to na pewno nowe wyzwanie dla ciebie. Opowiedz trochę o celach, o tym, jak widzisz siebie w tym zespole i w tym sezonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować prezesowi i trenerowi za miłe słowa, za to, że we mnie pokładają nadzieję, trenerowi też za to, że walczył od dłuższego czasu. Stało się tak, że jestem tutaj w Lesznie, także chciałem podziękować za to. Odniosłem marzenie, czuję teraz, że zależało tutaj, żebym był po prostu. Na pewno pierwsza liga jest to dla mnie nowość. Oczywiście to jest teoretycznie krok wstecz, ale tak jak trener tutaj powiedział, jakby chcę się odbudować. Bo ostatnie lata troszeczkę byłem z boku, a dostaję tutaj warunki, wszystko na to, żeby tak było. Klub fajnie się prezentuje, no ale tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, obserwowałem sobie z boku przez ostatnie dwa lata, jak Leszno się rozwija jako klub koszykarski, naprawdę fajnie to z boku wygląda. No cóż, co do grania i tak dalej, to wiadomo, to jest sport, ale na pewno zostawimy serce, ja zostawię serce i myślę, że tutaj jeżeli zostanę, jak wcześniej powiedziano, obdarzony zaufaniem minutami, to wszystko się przełoży na granie, więc właściwie tyle z mojej strony, obiecywać nic nie mogę, ale wierzę, że w przyszłości tutaj może fajny projekt powstać. Okej, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz jest ten moment, kiedy mogą Państwo pytać naszych tutaj gości o to, co chcielibyście wiedzieć. Czy coś Was nurtuje, zapytać, co w nowym sezonie się będzie działo? Proszę podnieść rękę, powiedzieć, tylko pytanie jest skierowane, a ja podejdę z mikrofonem. Śmiało, proszę się nie bać. Śmiało. Ktoś chce coś zapytać, to powiemy. Panie trenerze, czy moglibyśmy pokrótce powiedzieć, kiedy zaczynamy przygotowania, jak te przygotowania będą wyglądać? My tutaj się nastawialiśmy na bardzo dużo pytań, a tutaj nic z naszej strony. No dobra, przygotowanie zaczynamy, słuchajcie, 7 sierpnia i będziemy się przygotowywali do rozpoczęcia ligi do 23 sierpnia, przede wszystkim w Lesznie na naszych obiektach. Natomiast w tym czasie mamy zaplanowanych bardzo dużo gier kontrolnych. Na chwilę obecną mamy zakontraktowanych 12 starych partnerów, w tym mamy 6 zespołów z Ekstraklasy. Także naprawdę bardzo się z tego cieszymy, że zespoły ekstraklasowe chcą z nami grać. Jest to Ostrów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Mosir Krosno, Turów Zgorzelec. Bardzo możliwe, że dojdzie nawet do sparingu z ekstraklasą niemiecką. Także okres przygotowawczy zapowiada się bardzo ciekawy, tak żeby przed tym sezonem być jak najlepiej przygotowanym do rozgrywek. Na pewno nie będzie to łatwy czas dla zawodników, bo wiadomo, to jest czas na najcięższej pracy, natomiast to, tak jak w zeszłym sezonie, myślę, że będzie procentowało podczas całych rozgrywek, że walczyliśmy w każdym spotkaniu, o każdą piłkę i tak samo będzie i w tym nadchodzącym sezonie. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania się pojawiają, to proszę na bieżąco podnosić rękę, tutaj na pewno odpowiedzi będą udzielane. Mamy pytanie? Odejdę z mikrofonem. Sparingi będą dostępne dla publiczności? Może pan prezes, czy sparingi będą dostępne dla publiczności? Tak, oczywiście sparingi będą darmowe dla całej publiczności. Jedynie będzie tutaj turniej obwodu prezydenta w pierwszy weekend września. Czy to będzie biletowane, zobaczymy. Być może będą wejściówki na cały dzień, gdzie będą dwa mecze za 10 zł. Także myślę, że to jest takie symboliczne.
I to będzie taki turniej, gdzie dwie drużyny będą już mamy potwierdzenie z Ekstraklasy, także też gdzieś tam półka wyższa. Także sparingi będą otwarte, będziemy informować na Facebooku, przez media oczywiście nasze kochane, także proszę śledzić teraz. Do nowego zawodnika Jamaleksu Polonii 1912 Leszno Kamila Hanasa. Dlaczego Leszno, a nie na przykład Szczecin? Bo słyszałem, że była też konkretna propozycja ze Szczecina, a Szczecin jak wiadomo to Ekstraklasa. Dlatego, że tutaj bardzo bym chciał, kiedyś popełniłem, też rozmawiałem z trenerem, parę lat temu błąd, poszedłem tam, gdzie powiedzmy nie, że mnie nie chciano, ale nie zabiegano o to, a odmówiłem ludziom, którym bardzo zależało na tym, żebym przyszedł i to się odbiło troszeczkę gdzieś tam na mojej karierze. Więc tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, dziękuję za to, że tak chciano, żebym tu był. Ja tylko muszę swoją jakby pracą i grą dobrą odpłacić za to, że tu jestem. Właściwie to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? To może pytanie do Kamila. Kamil, na pewno z bardzo młodym zespołem przyjdzie ci tutaj grać. Czy miałeś już okazję występować z tak młodymi zawodnikami i sprawdzać się w roli najbardziej doświadczonego z graczy w zespole? Miałem okazję, wydaje mi się, że z jeszcze młodszymi w Śląsku wracać dwa lata temu, kiedy ten klub miał problemy i się nie to po młodych zawodników, ale uważam, że tutaj już mimo, że ci gracze są młodzi, to gdzieś już tam grali. Przecież 2011 sezon podpisałem kontrakt w Zielonej Górze, gdzie wchodził do zespołu Nikodem i Radek Trubar, więc oni też gdzieś już są ograni. Są chłopcy gdzieś, tak powiem, no nie są nowicjusze, ale młodzi. Myślę, że mimo jakby mojej klasycznej gry, jak ja to nazywam, mogą się dużo nauczyć i myślę, że to będzie ciekawy sezon właśnie dla mnie i dla młodych chłopaków. Wiesz, że trener tutaj, jestem tego pewny, fajnie to wszystko poukłada i będziemy drużyną naprawdę liczącą się w tej pierwszej lidze. Panie prezesie, pan również, że tak powiem, współpracował przy układaniu składu. Jak pan ocenia ten zespół, który udało się tutaj zbudować? Ja myślę, że tak jak zakładaliśmy sobie z trenerami, zawodnicy, którzy do nas przychodzą, to są przede wszystkim młodzi, którzy są głodni sukcesu, którzy być może grali w Ekstraklasie, ale nie do końca pełnili pełną rolę, nie są może nie rozwinięci skrzydeł. Tak tutaj jest Adam Kaczmarzyk i pan Wrona. To są zawodnicy, którzy grali bardzo mało minut i liczymy na to, że tutaj będą koszykarsko się rozwijać i będziemy mogli z nich czerpać po prostu to, co potrafią najbardziej. Ja to jeszcze chciałbym tylko pokrótce tak o celu na przyszły sezon. W zeszłym sezonie graliśmy 11 meczów u siebie, 4 przegraliśmy. To był ewenement na skalę pierwszej ligi, bo tylko i wyłącznie dwa zespoły miały lepszy bilans u siebie. Także ten cel chcemy utrzymać w sensie takim, że chcemy jak najwięcej meczów wygrać u siebie dla swoich kibiców. Ilość kibiców na meczach w pierwszej lidze w Leśnej była najwyższa w całej lidze, więc to dla mnie jako prezesa jest największy cel, żeby jak najwięcej meczów wygrać u siebie dla naszych kibiców i to postaramy się zrobić. Pytanie jeszcze do pana trenera, ta karuzela transferowa cały czas się tutaj kręci. Czy można już wskazać zespoły, które na pewno będą gdzieś faworytami tej ligi, patrząc na te nazwiska, które teraz polegają się na transferach? Liga będzie, z tego co obserwuję od 3 miesięcy, na pewno będzie bardzo wyrównana i myślę, że jej poziom pójdzie troszeczkę w górę. Na pewno głównym faworytem jest R8 Kraków i to w ogóle nie podlega dyskusji. Również Spójnia Stargard bardzo mocno się wzmocniła. A wszystkie najprawdopodobniej pozostałe 15 zespołów będą groźne, bo ta liga jest bardzo wymagająca, szczególnie na wyjazdach. Dlatego tutaj naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy sezon w tej pierwszej lidze i tutaj kibice naszego zespołu będą mieli bardzo dużo emocji, szczególnie na naszym obiekcie. Zresztą tak jak było w poprzednim sezonie, także tutaj naprawdę chcemy już dzisiaj zaprosić wszystkich na inaugurację, najpierw na turniej Puchar Prezydenta, później na inaugurację sezonu u nas, bo liczymy na to, żeby nasza hala zapełniała się w 100% i nie tylko
Tak jak było genialnie na Legii Warszawa, że praktycznie było 1500 osób, ale liczymy na to, że taką frekwencję będziemy mieli na każdym spotkaniu, bo ta liga będzie bardzo, bardzo ciekawa w przyszłym sezonie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania tutaj do naszych gości? Śmiało proszę pytać, są do dyspozycji cały czas. Okej, myślę, że jeśli nie ma więcej pytań, na bieżąco na naszych mediach społecznościowych będziemy informować o tym, co w klubie się dzieje. Zapraszam Państwa na treningi i na mecze, przepraszam. Pierwszym wydarzeniem, na które bardzo chcę zaprosić, to 1 i 2 września turniej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Tam naprawdę, tak jak Pan Prezydent wspomniał, dwa zespoły z Ekstraklasy, my oraz jeszcze jeden zespół pierwszoligowy. Pierwszy duży turniej, oczywiście wcześniej również będą sparingi. Mamy nadzieję, że w tym sezonie także Państwo będą dopisywać fali trapez, że tą falę trapez będziemy wypełniać szczelnie na każdym meczu. No i cóż, życzyć i powiedzieć, do zobaczenia w nowym sezonie 2017-18 w fali trapez. Mamy nadzieję, że z każdym z Państwa się spotkamy. Wszyscy jesteśmy tutaj jeszcze do dyspozycji po konferencji prasowej, który by chciał indywidualnie porozmawiać, bądź zdobyć autograf od naszego nowego zawodnika. Zapraszamy bardzo serdecznie. A my także jako klub przygotowaliśmy 60 darmowych wejściówek na dowolny mecz w sezonie 2017-2018. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór tych wejściówek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia na meczach.